Dobra. Dobrze. Jakie możliwe są koalicje partii Korwin po wyborach? Partia Korwin przede wszystkim kieruje się interesem Polaków i Polski. Nie najistotniejsze jest to, jaka koalicja po wyborach parlamentarnych, tylko to, co najwięcej jesteśmy w stanie osiągnąć z naszego programu, a nasz program jest adresowany do Polski. Po to, by Polska mogła się rozwijać, po to, by Polacy mogli zarabiać lepiej, więcej, żeby mieli satysfakcjonującą pracę. Jeżeli będziemy zasiadali do stołu negocjacyjnego, koalicyjnego, to niezależnie od tego, które to będzie ugrupowanie, będziemy się kierowali wyłącznie interesem Polski i Polaków. To ich dobro jest ważniejsze niż politykowanie i prześciganie się z tym, czy z tymi, którzy będą ładniejsi bądź mniej urodziwi. Pojawiają się głosy, że może być taka możliwość, że trzeba będzie stworzyć bardzo szeroką koalicję wszystkich ugrupowań, które dostaną się do Sejmu, żeby przeciwstawić się Prawu i Sprawiedliwości. Czy z tymi wszystkimi pozostałymi jest szansa, że partia Korwin współpracowała? Patrząc na mocno lewicowe propozycje sporej części sceny politycznej, przedstawicieli sceny politycznej, może być to dosyć trudne, dlatego że te lewicowe, socjalne propozycje adresowane do wyborców są niemożliwe de facto do spełnienia. My jako partia Korwin proponujemy zostawienie pieniędzy Polaków, pozostawienie w ich portfelach, a nie oddawanie na podatek dochodowy, a nie oddawanie na składki ubezpieczenia społecznego. To spowoduje, że nie trzeba będzie angażować ogromnych ilości urzędników, którzy najpierw zabierają, a potem hojnie obdarzają. Po drodze spora część tych pieniędzy po prostu przepada i Polacy, Polska przez to traci. A możliwa jest koalicja z PiS-em? Panie redaktor, nie możemy wykluczyć koalicji z nikim. Ale to wszystko będzie zależało od szczegółów. Będziemy się kierowali dobrym i interesem Polski i Polaków. Druga sprawa, obronność kraju też jakby z wątkiem regionalnym, tak? Co powinno się zmienić tutaj u nas w regionie? Obronność i bezpieczeństwo naszego, bezpieczeństwo zewnętrzne naszego kraju to temat dla strategów wojskowych. My proponujemy tak samo dla naszego województwa, jak i dla całego kraju, żeby odmienić proporcje. Jeżeli w obecnej armii, 100-tysięcznej armii, około 70% to są generałowie w ministerstwach i różnego rodzaju instytucjach publicznych. Jeżeli w tej grupie są również tak zwani papierowi generałowie, a tylko 30% to są gotowi do walki żołnierze, prawdziwi żołnierze, to my chcemy odwrócić tą proporcję. Dla bezpieczeństwa Polski bardzo ważne jest to, żeby było więcej prawdziwych żołnierzy gotowych do walki i to, by mieli dłuższe kontrakty, zapewnione te kontrakty, żeby mieli zapewnione ćwiczenia, żeby mogli wystrzelać odpowiednią ilość amunicji, broni, żeby w odpowiedni sposób przećwiczyć, czy to w czołgu, czy to przed działami, czy w samolotach. Tak? Jeżeli odpowiednio dobrze wyszkolony żołnierz będzie w naszej armii, to będzie i to bezpieczeństwo lepsze. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby w Łomży, Suwałkach, Białymstoku były poważne siły wojskowe, no, ze względu chociażby na bliską nam granicę. I to niezależnie od jakiej granicy, tylko po prostu cała Polska powinna w odpowiedni sposób być strategicznie zarządzana pod kątem alokacji sił zbrojnych. Dziękuję.